Samochodoza, blachosmrodziarstwo I rekordy, rekordy i rekordy Europy. E, obrażamy e, kierowców. Ja tak naprawdę trochę żartuję, bo ja lubię samochody. Sam jestem kierowcą. No właśnie. Ja nie jestem kierowcą, ale też nie mam ochoty nikogo obrażać. A, e, będziemy dzisiaj rozmawiać o takim e, chlubnym, niechlubnym, a za, czy zaistniałem rekordzie e, naszego kraju pod względem liczby samochodów na tysiąc mieszkańców. Skąd to się bierze? I do czego nas to doprowadzi. No właśnie. Siemanko, witam w moim pokoju. Nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja Łukasz Komdejko, a ja Miesielisko. Jesteśmy Ekonomia i Cała Reszta i właśnie ten odcinek nam to wszystko wyjaśni. Odcinku wyjaśnij. Jak to jest z tymi samochodami, jeśli chodzi o liczby? jeśli chodzi o liczby. Otóż jest taka organizacja, która się nazywa Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów, w skrócie ACEA, bo to pewnie po francusku trzeba poukładać, które co roku publikuje taki raport dotyczący tego, ile jest zarejestrowanych aut w większości krajów europejskich. Badaniem takim, które jest raportowane tej instytucji. Objęta jest cała Unia Europejska z wyjątkiem Bułgarii i Malty. Malta mnie nie dziwi, Bułgaria trochę mnie dziwi. Być mhm. może jest kłopot z danymi rejestrowymi. A do tego jeszcze są dołożone Wielka Brytania, Islandia, Norwegia i Szwajcaria. Więc mamy 29 krajów, które można porównywać pod względem liczby aut i tego wskaźnika liczby aut na tysiąc mhm. mieszkańców. I co się okazało? Okazało się, że w wedle najnowszego raportu, który zawiera dane za 2022 rok Polska osiągnęła wskaźnik 703 aut na 1000 mieszkańców, co oznacza, że zajęliśmy pierwsze miejsce w tak. całej Europie ze wszystkich 29 sklasyfikowanych krajów. Eee, Prawomy. W 2021 jeszcze rekordzistą był Luksemburg. Tam, tak, wyprzedzał nas. Tak, od 2018 roku, tak naprawdę, co roku, żeśmy yy, yy, prze przeganiali któreś, yy, któryś z krajów. Yy, przeganialiśmy Islandię, przeganialiśmy Cypr, przeganialiśmy Włochy. Weśnie, wreszcie, wreszcie, w 2021, ten Luksemburg i teraz jesteśmy na samym szczycie. Podium 703 auta na 1000 eee, w, mieszkańców. Tak, w Unii Europejskiej średnia to jest 574 samochody na, na 1000 mieszkańców. Stoimy na podium również w jeszcze jednej konkurencji, mianowicie jeśli chodzi o wiek samochodów. Prawie 15 lat to jest średni wiek auta w Polsce, trochę więcej jest na Łotwie, w Czechach 16, w Estonii prawie 70. W Grecji 17, czyli wielkiego zaskoczenia nie ma. Znaczy ci, którzy są raczej biedniejsi, mają po prostu stare fury. Średnia unijna, jeśli chodzi o wiek auto, jest 12 lat, mniej więcej. Mm -hmm, mm -hmm. I jeszcze taką informację znalazłem, że ponad 81% polskich aut miało 10 lat lub więcej. A ile? 81%, <grym> więcej niż 10 lat. <grym> okay. Co? No bo tak naprawdę samochody, które mają mniej niż 10 lat, po prostu są drogie. Tak, tak, tak. Znaczy, no, to jest wyznacznik trochę zamożności społeczeństwa, które próbuje zaspokoić swoje mhm. ambicje. To, w słuchaj, do, do, tych, do tych powodów zaraz dojdziemy. Mhm. E, dobra, już dochodzimy, ale to na, naj, najpierw może zacznijmy od tego e, transportu publicznego, który w zasadzie w naszej bańce, bańce jest, taką, e, jest takim podstawowym rozpoznaniem, e, które tłumaczy, dlaczego tak ta, ta, ta strasznie dużo tych samochodów w Polsce jest. Ja nie jestem przekonany do, do, do tego wyjaśnienia. A, e, przynajmniej nie stawiałbym go tak wysoko, jak niektórzy by go stawiali. Możesz zreferować? Tak, tak, więc GUS zbiera dane dotyczące liczby połączeń autobusowych w ogóle, mhm. połączeń regionalnych, czyli takich na odległości tam rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów i liczby, liczby pasażerów, która, która się przemieszcza transportem autobusowym i ku mojemu zdziwieniu, bo przyznam szczerze, nie spodziewałem się takiej zmiany, mhm. między rokiem 2014, czyli ostatni pełen rok rządów koalicji POPSL mhm. do roku 2022, to je, czyli to jest 8 lat, nie cała dekada, ubyło nam 40% połączeń autobusowych mhm. i 50% ich łącznej długości. Mhm. Ale czekaj, no ale to jest rynek prywatny w dużej części. W, w ogromnej większości młodych, bo ja rozumiem, że nie, nie mówimy o połączeniach autobusowych w miastach, na przykład, tylko mówimy o połączeniach, a przynajmniej również o, o trasach komercyjnych. Mówimy o jednych i drugich. Okej. Okay. Co może oczywiście wskazywać na to, że jeżeli nie ma tych połączeń, to ludzie jeżdżą samochodami, ale może też wskazywać na to, że nie ma tych połączeń, bo są nierentowne, bo ludzie jeżdżą samochodami. A prawdopodobnie jest... A im bardziej jeżdżą samochodami, tym bardziej, bardziej muszą jeździć z samochodami, bo likwidowane są kolejne nierentawe. połączenia. Tak, tak, tak. To jest jedno, tak. jedno i drugie się ze sobą po prostu łączy. Liczba pasażerów przewożonych transportem autobusowym spadła z 432 milionów do 214 milionów, czyli o 50%. O mhm. 50% przez te 8 lat skurczyła się liczba osób podróżujących autobusami. Więc mhm. to jest e, dla mnie zaskakująca, potężna zmiana. Sumie, no To znaczy, że ci ludzie prawdopodobnie w większości po prostu przesiedli się do samochodów. Bo teraz tak. Liczba samochodów oczywiście koreluje z dochodem na głowę. Znaczy, jeżeli jesteś bogatszy, to wstadźcie na, na, na samochód. Samochód, który nie jest. Znaczy, w sensie, moim zdaniem, i tutaj dochodzimy do, do drugiego jakby wyjaśnienia, dlaczego ta samochodowa w Polsce występuje. Samochód nie jest tylko środkiem, który macie przewieźć z punktu A do punktu B. Tam jest również pewna. Zaszyta kultura motoryzacyjna, Ym, znaczy tam, czyli w polskim społeczeństwie. Byłem z dwa razy na jakiejś takiej imprezce, gdzie był poruszany temat samochodozy i ten temat cięcia połączeń takich transportu publicznego. No i tam właśnie by, by, jakby wyjaśnieniem tego, dlaczego ludzie jeżdżą samochodami, zwłaszcza w tych małych miejscowościach. I mówili o tym osoby, mówiły o tym osoby głównie z dużych miast. I było to, że no te publiczne środki transportu są wycinane, no to ludzie muszą kupować samochody. Tymczasem mam ten przywilej, że przez pewien czas mieszkałem na wsi i w średniej wielkości mieście, i wiem, że po prostu przynajmniej te 10, 15, a na pewno 20 lat temu samochód był po prostu częścią pewnego stylu życia, był częścią takiego, może nie, tylko, nie, nie był tylko statusowy, chociaż również był statusowy, zwłaszcza wśród młodych, młodych chłopaków, ale był częścią takiego życia społecznego, gdzie się po prostu ładowało znajomków do, do samochodu i się bez sensu jeździło nocą po mieście. To było coś takiego, co było przepustką trochę do dorosłości, mhm. trochę do poważnego życia. Było jakimś takim, wiesz, kupno z własnej fury, własnego golfa. Czwórki, czy tam trójki, albo bety trójki, było po prostu rytuałem przejścia mhm. w dorosłość. I to jest część tego. To znaczy, z jakiegoś powodu Polska, ale też nie, nie, nie tylko Polska, nie? bo jakby też kraje regionu, em, mhm. uważają samochód za coś pożądanego. Być może to jest głód e, nasz z. Z czasów minionych, jeszcze z, z lat 90., kiedy my upatrywaliśmy modernizacji w różnych rzeczach, które, wiesz, jakby budowaliśmy w swoje własne. Kulty cargo, w rzeczach, które nie wydawały się modernizacją dla świata za zachodniego, ale my to tak postrzegaliśmy. I czymś takim mógł być samochód? To znaczy... No, samochód był, dostęp do samochodu był regulamentowany, <grym> trzeba było mieć talon. Nie, 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 ja mówię nawet o latach e? 90. Wiesz? No to wtedy jakby barierą był koszt. Dokładnie tak, mm. dokładnie tak. I e, kiedy my stawaliśmy się coraz bardziej zamożni, to ten samochód był dla nas coraz bardziej osiągalny, i my mm. mieliśmy wrażenie, że, o, no to. To już, to już. I ten proces się po prostu mam takie taką hipotezę, ten proces się nie zatrzymał. Znaczy być może on teraz wyhamował już, mhm. ale on był wcześniej napędzany z jednej strony aspiracjami, z drugiej strony tą kulturą. Z pod którą buzowały pewnie też te aspiracje. No i trzecia strona jest jakby taka właśnie, ja bym, brakuje mi słowa, taka jakieś chłopacko-popisowa trochę, że ten samochód to jest coś takiego, taki talizman, nie? zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach. I to też widać na przykład po. Teraz już to się chyba zamazuje, ale jeszcze 10-15 lat temu bardzo duża różnica między ludźmi, którzy pochodzili z, ze średniej wielkości miejscowości i ludźmi, którzy byli w dużych miejscowościach, było to, że ci pierwsi czyli, czyli ci z mniejszych miejscowości tak, tak Ci z mniejszych miejscowości mieli prawko wtedy kiedy kończyli 18 lat tak tak, tak. a ci z większych miejscowości byli tak Niekoniecznie. No, może może zrobię może nie moja klasa yy, pozdrawiam wszystkich Nikt nie ogląda, ale jeżeli przypadkiem w mojej klasie, po prostu, ja nie wiem, czy był jakiś Ziomek, który. Jeden od szczepienia Który nie, nie zrobił prawka, tak, w, w okolicach osiemnastki. Bez względu na to, czy miał samochód, czy nie miał samochodu, większość dziewczyn też robiła e, prawko. Wydaje mi się, że mniejsza część, ale dużo, dużo dziewczyn. To było coś takiego, jak wiesz, wyrobienie e, e, wcześniej karty rowerowej, a później dowodu musiałeś mieć prawko, no tak, tak, po, prostu, tak po prostu wypadało. No a jak już miałeś prawko, to to pewnie też, wiesz, otwiera nieprawdopodobieństwo do tego, że, że kupisz sobie samochód. Czy ty, u, u, u Ciebie miałeś coś takiego, czy... Znaczy ja, dla mnie nieposiadanie, bo nie mam prawa jazdy, nieposiadanie <laughs> prawa jazdy jest efektem buntu, młodzieńczego buntu, hmm. dlatego, że mój, mój ojciec, sam pracownik FSO Fabryki hmm. Samochodów Osobowych, bardzo chciał, żebym robił prawo jazdy i bardzo chciał, żebym się zainteresował motoryzacją i nie do końca znalazł sposób na to, żeby mnie do tego zachęcić, raczej, raczej spowodował mnie opór. Mm -hmm. I w ramach tego oporu właśnie z, jakby tak trochę nie zrobiłem tego, co zrobiła absolutna większość moich kolegów. Okej, okay, czyli, czyli u Ciebie też tak W moim było. środowisku też tak było, że większość w wieku 18 lat porobiła mm -hmm, prawo jazdy mm -hmm. rzeczywiście. Przerywamy program żeby pozdrowić gorąco naszych patronów i patronki. Bardzo gorące myśli w wasze stro bardzo Waszą stronę kierujemy. Szcze w szczególności pozdrawiamy najhojniejszych patronów. Yy, naszych mecenasów, czyli Marcelinę Zawiszę, Sabinę Śliwkę, Starego Komunistę i firmę Tokawał. E, bardzo dziękujemy za, za wsparcie. Jeżeli chcecie dołączyć do, do grana patronów, zapraszamy na Patronite. Jeżeli wesprzecie nas kwotą 20 zł lub większą, trafiacie na specjalną grupkę, gdzie rozmawiamy. Eee, możecie nam również postawić wirtualną kawę na ByCoffee, eee, do czego zachęcamy Was. Wracamy do programu. Wydaje mi się, że, że jest trochę więcej, znaczy to, o czym mówisz, to, ta hipoteza tego zespokojenia, tego rytuału przejścia mm -hmm. i tego, e, że samochód jest takim nieodłącznym elementem gospodarstwa, takiego wyposażenia tak, gospodarstwa tak. domowego. Jest częścią, częścią kultury, to jest coś, co moim zdaniem dla osób, dla, dla moich równolatków z dużych miejscowości było trochę niezrozumiałe. To znaczy, że w większych miejscowościach znacznie częściej. Ludzie nie mieli auta, Nie, nie mieli, mieli auta dojazda. i się mhm. traktowali samochód użytkowo, mhm. a w mniejszych miejscowościach było tak, że to była po prostu część kultury mhm. i może od razu powiem, żeby mi nie, nie, nie wypadło z głowy to znaczy ten dyskurs samochodozy, blachosmrodów on jest wielkowiejski on jest wielkomiejski on jest stopro wielkomiejski znaczy mm. to jest po prostu takie bardzo podstawowe niezrozumienie tego jaką, y, jakie miejsce w kulturze y, klasy średniej małomiesteczkowej albo klasy niższej zajmuje samochód że to jest w ogóle y, nie da się na tym z, w, w, zbudować wiesz jakiegoś poparcia politycznego nie da się ludzi y, przekonać do Um, nie wiem, do, na przykład do rezygnacji z samochodu w ten sposób, mówiąc o blachosmrodach i, i tak dalej, ja, żeby mm -hmm. nie było. Ja nie jeżdżę prawie w ogóle e, samochodem w Warszawie, ja też dlatego, pewnie, że nie mam dzieci. E, a a, a e, pomimo tego, że też że pracuję w domu, to często gdzieś tam wyłażę, no, ale idę albo jadę metrem. Uważam, że, że samochód w dużym mieście jest mało wygodny. Mało wygodny, tak, tak. Ale jeżeli chodzi na przykład o wycieczki weekendowe czy coś. Więc to jest, tu wygoda, tak, tu jest, wygrywa. Dokładnie, dokładnie tak. No Większe zakupy, samochód wygra. No, słuchaj, no z plecaczkiem można do biedry iść. No niby tak, no, ale no, mówię o jeszcze ale ty, Tak, do, do Ikei nie, nie, nie no pojedziesz właśnie. z plecaczkiem. No i tak, no jest to coś, coś takiego. Zresztą jeszcze, jeszcze jedno może tak biograficzne trochę nam się robi de, ten odcinek, ale może czasami trzeba. Um, jak się nie ma samochodu, e, to wydaje się, że ten samochód nie jest potrzebny szczególnie. No bo właśnie transport publiczny, ale wtedy, kiedy się ma samochód, to jest absolutna, gigantyczna różnica, kiedy możesz wyjść z domu. Ja nie mówię o poruszaniu się po mieście, ale o właśnie tych wycieczkach albo do rodziny, albo gdzieś. Możesz wyjść z domu, nie musisz patrzeć na, na, na zegarek, możesz załadować sporo rzeczy, pojechać na weekend, pojechać gdzieś na. A, chociażby na wieczór, e, albo pojechać na, na dłuższą wycieczkę e, i. Symbol wolności, krótko mówiąc. Też takiej zwykła, wakacyjnej. Ty, tak, mm. tak, tak. No, dla, dla mnie osobiście mm. to, to samochód jest czymś takim. I taka zwykła, normalna, pragmatyczna wygoda. Nie musisz się z dużym plecakiem tłuc najpierw na, po, po autobusach i tramwajach, później na dworzec i się spieszyć. Po prostu robisz wszystko w swoim tempie, ładujesz, jedziesz pozamiatane. Wiesz co, sprawdzałem jeszcze sobie w, w innych źródłach, więc one są nie do końca porównywalne. Czy przypadkiem nie jesteśmy na pierwszym miejscu na świecie z tymi samochodami? Mm -hmm. Bo też chodziło mi to po głowie. Więcej aut na tysiąc mieszkańców mają Amerykanie, bo Stare, tutaj, że Nowozelandczycy Stare, i, i chyba Kanadyjczycy. No, no, I to, i to zamyka być. listę. Znaczy, nie, nie uwzględniam oczywiście krajów typu Liechtenstein, Monaco i tak mm -hmm. dalej, bo mm -hmm. no one są mało porównywalne. I się zasta właśnie zastanawiałem, na co jeszcze można. Można, dlaczego, yy, dlaczego akurat u nas? Tak, dlaczego my akurat jesteśmy tak wysoko? I, dru, i druga rzecz, yy, dlaczego można się spodziewać, że jeszcze ten wskaźnik nam będzie rósł? Mhm. Yy, I mam dwie hipotezy. No. Hipoteza pierwsza: yy, mimo że spada nam populacja w Polsce, yy, mhm. bo to obserwujemy w danych demograficznych, to rośnie nam liczba gospodarstw domowych. Mhm. Liczba gospodarstw domowych. Yy, Gospodarstwa domowe stają się coraz mniejsze. Tak, i jest coraz więcej gospodarstw domowych jednoosobowych. Tak, tak. No. A właściwie auto jest wyposażeniem gospodarstwa domowego. Ono służy mm -hmm. rza Znaczy nie, 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 Rzadko kiedy można uzasadnić potrzebę, teraz powiem, kiedy można uzasadnić mm -hmm. potrzebę posiadania dwóch aut mm -hmm. dla, dla dwóch domowników. Przeważnie jedno auto robi robotę, tak? Mm -hmm. no, te wszystkie wypady weekendowe, czy towarzyskie, czy zakupy i tak dalej to ogarniać, ogarnąć można jednym autem. Ale jest jeszcze drugi, drugi czynnik, więc my, wydaje mi się, że ten trend ma, y, kurczenia się gospodarstw domowych będzie dalej postępował, więc, więc możemy się spodziewać, że tych aut będzie niestety dalej przybywać. Niestety, mm -hmm. bo, y, no, bo są też y, jakby, negatywne konsekwencje, tak jak zatłoczenie na drogach, wypadki, etc. Mm -hmm. Ale słuchaj, słuchaj, z, tutaj wejdę Ci w słowo z wypadkami, mm -hmm. to jest odwrotnie. Znaczy liczba wypadków spada, pomimo y, e, tak. rosnącej y, liczba ofiar wypadków. I śmiertelnych, i rannych również spada, mimo wzrostu ok, Okej, okej. Okay. Poprawia się, wiele rzeczy się poprawia, w związku z tym też nawet te auta nie stają to, to się przez, coraz starsze, tylko raczej się odmładzają. To przez infrastrukturę głównie. Infrastruktura tak głównie, mm. tak, tak, tak. Zagospodarowanie tego ruchu. A drugi czynnik, który też się pojawia w dużych miastach, to jest ta suburbanizacja. To znaczy, mm -hmm. często osoby. Z wyższej klasy średniej wyprowadzają się do domków, do segmentów na obrzeża miast. Mhm. No i wtedy się nagle okazuje, że potrzebne są dwa auta, dlatego że jeżeli masz dwie osoby dorosłe w gospodarstwie domowym, to jednym autem możesz już mhm. nie opanować logistyki dojeżdżania do pracy, załatwienia okay. spraw, odwożenia dzieci. I dlatego, Twoim zdaniem, Polska jest. I dlatego Polska już doszła do tego poziomu, mhm. można powiedzieć, nasycenia rynku samochodami i jeszcze być może jeszcze powyżej tych 703, Aut na tysiąc mhm. jeszcze podskoczymy. Masz jeszcze jakąś hipotezę? Nie, to na razie tyle. E, mi się wydaje, chociaż to trzeba by było zrobić jakieś pewnie antropologiczne badanie, że nasz wzrok kulturowo bardzo silnie był skierowany przez ostatnie e, dekady w stronę Stanów Zjednoczonych. W sensie my robiliśmy tą kseromodernizację. Stamtąd, bo my się syciliśmy tamtą popkulturą, tamtymi filmami. E, oczywiście to się trochę rozpływa, bo też te filmy, i ta popkultura się zmienia, ale dużo osób, które dzisiaj e, mają samochody, to są ludzie, którzy dorastali w tej kulturze lat 90. i wczesnych 2000., powiedzmy, e, którzy się te, to, na, na tej kulturze wiesz, w, wyrośli, na, na tych takich. E, bardzo uroczych filmach typu mistrz kierownicy ucieka, polecam wszystkim odświeżenie tego. Jeżeli jesteście zumerami, to totalnie tego nie zrozumiecie, ale jeżeli jesteście starsi, i odpalicie sobie ten mistrz kierownicy, ucieka, super uroczy jest. Jeszcze na koniec ja bym chciał powiedzieć, w jaki sposób przekonać właściwie ludzi, bo to jest pewien kłopot, zwłaszcza w miastach, nie chodzi o moim zdaniem, o wypadki, bo mimo trądy Wzrostu y, liczby samochodów, liczba wypadków, ofiar i dalej spada. Ale na przykład e, samochody są kłopotem, jeśli chodzi o smog i są kłopotem, jeśli mm. chodzi o, e, o emisję gazów cieplarnianych. Dobrze by było zmniejszać liczbę samochodów w miastach, e, tych ty, 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 ty kursujących, ale do tego potrzebny jest raczej trochę e, inny dyskurs. To znaczy, z jednej strony na pewno potrzebne są ułatwienia komunikacyjne, po prostu coś musi być dobrym zastępnikiem. Dobry transport publiczny. Dobry transport jest. publiczny, e, czysty. Regularny, regularny, gęsta sieć i, tak gęsta sieć i te, te, te połączenia muszą jakby startować co niewiele minut. To, 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 to jest jedna sprawa, z druga strona, na pewno takie pragmatyczne mówienie o tym, to znaczy, jeżeli będzie, będzie mniej tych samochodów, jeżeli się przesiądziemy do tych, do tramwajów, do autobusów, to mniej będziecie spędzać czasu w korkach. To, co się tak. dzieje w, na, na, na Mordorze i z Mordoru, to, 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 no, to jest Mordor. Absolutnie nie wierzę w dyskurs blachosmrodów, to, to jest w ogóle strzelanie obok, to, 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 hmm. to jest jakby, to jest komunikat do swoich, że słuchajcie, my jesteśmy tacy fajni, nie jeździmy, my tylko rowery, spoko, słuchajcie, no fajnie, fajnie, ale tym nikogo się nie przekona, czy... Tylko jakiś rodzaj takiej pragmatycznej rozmowy pragmatycznego przekonywania ludzi, że to jest po prostu lepsze, jednocześnie może nie obrzydzanie tych samochodów, bo ludzie, którzy mają samochody i z nich korzystają, wiedzą, że to jest wygodne, jakby. Komunikat ze strony ludzi, którzy jeżdżą na rowerach w zimę i wywożą dzieci w zimę tymi, e, tymi rowerami, jakby nie, nie, oczywiście nie mam nic przeciwko, ale komunikat do ludzi, którzy jeżdżą samochodami, jest zupełnie nietrafiony. Nie, nie Oni po prostu w to nie uwierzą, bo trzeba być naprawdę e, takim wiesz, zaciętym ro, rowerowcem. Żeby, ja też ja lubię jeździć rowerem, ale na przykład nie w zimę mm. e, i nie na zakupy. I mimo tego, że ja naprawdę to lubię i że robię sporo tych kilometrów, to. Yy, nie, nie, nie pojedziesz każdego dnia. Nie, prze, nie, 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 nie pojadę każdego dnia. Czyli nie, trzeba mówić coś, coś innego, żeby, żeby tak rozsądnie Bliżej interesu, krótko mówiąc. Oszczędzisz <t��ysenie> czas i oszczędzisz pieniądze. Tak, oszczędzisz Ta. czas, oszczędzisz pieniądze. I nerwy, bo to na przykład T, o, o, ogromnym tak. problemem w każdym większym mieście jest znalezienie miejsca do parkowania. No ja dokładnie tak, dokładnie tak. Um. Fajny odcinek o tych samochodach. Kiedyś zrobimy coś jeszcze. Podobało Wam się? Napisz... Na, napiszcie e, w komentarzach jakiś hejt na, na temat samochodów. Tak? No, napiszcie. Ale możecie też powiedzieć, jakie to macie furki. Bo jakie byście chcieli mieć furki. Ja, ja, ja wiem, jak chcę, ale chyba nie, nie zapłacili mi za to, żeby. <laughs> więc, więc nie powiem. E, dziękujemy bardzo. No, zapraszamy na nasze słuchawki e, oraz na Patronajcika i na Bajkafi. Dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się.